Ja mam tędy samochody, także proszę nie wchodzić przez bramę. Założenie jest takie. Trzech poszkodowanych w samochodzie. Kierowca i pasażer z przodu mają złamane rękę i nogę. Jeden z nich ma uszkodzoną głowę. A z tyłu pasażer jest taki, powiedzmy, na chodzie. Za chwilę zawyje taki sygnał alarmowy, który wywołuje nas do tego, abyśmy wyjeżdżali do wypadków czy tam pożarów. Taki wewnętrzny alarm. A potem jedną samochodę. No dawaj. Czek? Włączaj i jedziemy. To jest ten sygnał alarmowy, który on budzi w dzień w nocy. Pokaz będzie się odbywał w wolnym tempie, bo w normalnym odbywał oczywiście ten sam człowiek czuł, bo było za szybko. Podjeżdżę na miejsce akcji, strażacy w pierwszej kolejności zabezpieczają miejsce zdarzenia, czyli oglądają i nic nie grozi. Nie grozi im poszkodowanie, jakiś wybór, żeby cieknić. Szykują sobie również sprzęt hydrauliczny i sprzęt medyczny, po to, aby można było udzielić pomocy poszkodowanym. Dwóch strażaków w tej chwili zabezpiecza kołnierzami silnymi odcinki kręgosłupa. Zabezpieczają również poszkodowanych kocami, po to, aby można było wybić szybę w samochodach. Bolek, bez prawa siebie. Zresztuje rękowie, wszystko? Będzie to niego. Potrzebuję kołnierz jeden. Jeden z ratowników ma w ręku. Masz? Uwaga, szyba! Już. Kupują sobie dostęp do poszkodowanych. Jeden z ratowników zakłada specjalną poduszkę, specjalne zabezpieczenie poduszki powietrznej, po to, aby nie wybuchła w trakcie wypadku. Tak się pokażę. Siła cięcia takich urządzeń jest bardzo duża. Dzięki temu możemy sobie wycinać te drzwi albo rozciągać. Jeszcze raz.
ale do końca. Rozgrywaj teraz do końca. Dawaj, strony pasażera dojście już jest wykonane. Za chwilę nastąpi ewakuacja tego poszkodowanego na deskę ortopedyczną. Kolega z deską już jest tutaj przygotowany. Następuje ewakuacja. Jeden z ratowników cały czas padł w jezioro poszkodowanego, bo nie doszło do urazów wtórnych. 3, 4. Okej. Marcin, ja wyłapię. Macie jeszcze dwie niespodzianki. Poszkodowany jest już na desce, za chwilę strażacy zajmą się opatrywaniem. A teraz wychodzi do obiektu kierowcy z drugiej strony. Poszkodowany pasażer, tak jak wcześniej ustaliliśmy, ma uraz głowy i złamaną rękę. Prawo. A kierowca ma złamaną nogę. Niespodzianki jest jeszcze jeden poszkodowany, który jest komunikatywny. Dajcie szybny. Tu ma dole. Zapatrywany jest w deskę na stojące, gdyż sam wyszedł, ale zabezpieczyć trzeba każdego poszkodowanego. Tak, żeby wiesz, mógł stanąć na tym, żeby się... Stabilizują poszkodowanego na desce. Wszyscy poszkodowani są już ewakuowani z pojazdu. W tej chwili strażacy odcinają zasilanie w samochodzie. Pato.
Za mną. Trzeci pasażer, który wyglądał najlepiej, okazało się, że ma zatrzymaną akcję serca. I panowie teraz będą prowadzić resuscytację. Do bezpieczeństwa tego poszkodowanego przeprowadzą symulację na fantomie i użyją defibrylatora. Maska tlen. Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie z rysunkiem. Defibrylator tak mówił właściwie pacjentom, w jaki sposób należy pomagać. Podłącz elektrody do gołej piersi pacjenta zgodnie z rysunkiem. Wszyscy nasi ratownicy są przeszkoleni do udzielania takiej pierwszej pomocy. Sprawdzają w tej chwili tętno, panowie, trochę. Czy tętno powróciło? Nie ma.